Podatnikowi, który spóźnił się ze złożeniem rozliczenia PIT, grozi mandat i to nawet liczony w tysiącach złotych. Szansa na uniknięcie kary jest, ale im później, tym trudniej i mniej miło. Do Urzędu Skarbowego w Suwałkach już po ustawowym terminie wpłynęło ponad 300 rocznych zeznań. Szacuje się, że spóźnialskich jest o wiele więcej. Skarbówka czeka jeszcze na około 800 rozliczeń. W przypadku złożenia zeznania po 2 maja spóźnialskim grożą konsekwencje wynikające z kodeksu karno-skarbowego. Grzywna jest uzależniona od dochodów. Mandat za nieterminowe złożenie zeznania rocznego, dodam, może wynieść od 200 zł do 4000 zł. I oczywiście wysokość tego mandatu uzależniona jest od indywidualnej sytuacji danego podatnika, bo każdą rozpatrujemy w sposób indywidualny, a więc zależeć będzie na pewno od tego, czy to pierwszy raz, czy kolejne spóźnienie, od czasu spóźnienia, no i od innych uwarunkowań, które są wyjaśniane w trakcie rozmowy z naszym pracownikiem zajmującym się właśnie sprawami karnymi skarbowymi. Nie wpadajmy jednak w panikę, bo okazuje się, że urzędnicy skarbowi podchodzą do naszych przewinień po ludzku. Istnieje szansa na polubowne załatwienie sprawy z fiskusem. Jak ubłagać przedstawicieli aparatu skarbowego? Jeżeli coś można byłoby podpowiedzieć, jeżeli ktoś jeszcze nie złożył zeznania, a nie dostał wyzwania z Urzędu Skarbowego do złożenia, to namawiam do tego, aby takie zeznanie złożyć oraz do niego dołączyć uzasadnienie spóźnienia, tak zwany czynny żal, tak można byłoby to pismo nazwać. Jest to pismo procesowe wynikające z ustawy Kodeks Karny Skarbowy. W tym piśmie wyjaśnić przyczyny tego spóźnienia i są niemałe szanse na to, że być może uda się uniknąć grzywny, o których przed chwilą wspomniałem. Rozsądne wyjaśnienie i prawdziwie czynny żal uwalnia od odpowiedzialności karnej. Można też jak najszybciej samemu powiadomić urząd o niezłożonym przez nas zeznaniu. Najlepiej zanim sam urząd zorientuje się, że dokumentów od nas nie ma, po czym uregulować należny podatek. A zatem, państwo spóźnialscy, rachunek nie sumienia, a dochodów, szczere wyjaśnienia i prawdziwy żal to jedyna recepta na uzdrowienie relacji z fiskusem.